miło nam jest zaprezentować efekty warsztatu, który prowadziliśmy w dniu dzisiejszym. Mamy członków, inicjatorów, czy przedstawicieli członków, inicjatorów Karty Zielonej Transformacji i w dniu dzisiejszym pracowaliśmy nad wypracowaniem planu osiągnięcia 10 punktów z Karty Zielonej Transformacji. Za chwilę oddam głos przedstawicielom członków, inicjatorów Karty Zielonej Transformacji. Natomiast tak, z mojej perspektywy jest to narzędzie, za pomocą którego często dla naszych klientów przygotowujemy takie plany transformacji biznesowych. No i z racji tego, że takie narzędzie wykorzystujemy na co dzień, postanowiliśmy w tej kanwie przygotować taki plan dojścia do 3 wybranych celów z Karty Zielonej Transformacji. Jest to plan, bo pewnie tego tak mocno nie widać, plan do końca 2022 roku. O jawnej strategii, o tym, co chcemy tam osiągnąć, będzie opowiadać Ewa. Dzień dobry Państwu. To na pewno jest dopiero początek naszej wspólnej pracy nad tym projektem, ponieważ po pierwsze trzeba go było podzielić, po drugie postulujemy, żeby zrobić to w pełnym składzie członków inicjatorów, co też zostało skierowane do fundacji, taki postulat. I kwestia opracowania jawnej strategii byłaby zakończona zamknięciem i upublicznieniem na koniec roku 2022 takowej strategii, która byłaby wcześniej przeanalizowana, ponieważ musimy wyjść od why, musimy zobaczyć, jak się przygotować, jakie zadania, jakie potrzeby, jakie obszary komunikacji dla menadżerów i dla całej organizacji, też zbudować potrzeby w organizacji każdej z naszych i zanalizować i później umożliwić zrozumienie wszystkich obszarów, które tam w naszych kolejnych krokach będziemy realizowali i co dana strategia każdej firmy, która obecnie i w przyszłości też podpisze kartę, powinna zrealizować. I też dlatego pokazujemy tą tablicę, ponieważ już tutaj gdzieś spróbowaliśmy to osadzić w czasie, żeby pokazać, że wypracowanie założeń i kierunków strategii gdzieś powinno już w pierwszym kwartale przyszłego roku się odbyć, a w kolejnym kwartale konsultacje społeczne, które powinny nam pomóc. Mamy na myśli szeroki kontekst konsultacji w każdej organizacji, która ma inne potrzeby, ze wszystkimi, żeby ich porwać do tej wspólnej pracy i podjąć taką decyzję, że kto się nie wypowiedział negatywnie, no to żeby poszedł z nami albo właśnie dołożył swoją cegiełkę do tego, co w tej komunikacji powinno się znaleźć. I też tutaj panowie opowiedzą o kolejnych krokach, gdzie te rzeczy, które ta strategia powie, jak i w jaki sposób powinny być zanalizowane i wdrożone i sprawdzone. Dziękuję. Ja tak może tylko dopowiem, że sytuacja, do której dążymy, jest taka, żeby rzeczywiście na koniec przyszłego roku mieć całkowicie opracowaną, ale też skomunikowaną strategię na kolejne lata wraz z takimi kierunkami zmian. Czyli żebyśmy nie tylko wiedzieli o tym, że chcemy spełniać te punkty w Karcie Zielonej Transformacji, ale również mieli na to konkretny pomysł, konkretny plan. Bardzo duży konkret, prawda? Tak, duży konkret, może nie jakiś super poziom szczegółowy, ale rzeczywiście mieć taki kierunek, o którym opowie nasz kolejny uczestnik. Zgadza się. Co prawda nie sposób przecenić którykolwiek z tych kryteriów karty transformacji. Każdy z nich jest istotny i bez któregoś z tych elementów faktycznie nie osiągniemy sukcesu. Natomiast finalnie nie osiągniemy sukcesu w sytuacji, kiedy faktycznie nasze zespoły, nasi pracownicy, współpracownicy nie będą pewni i świadomi tego, co chcemy osiągnąć i dokąd chcemy dojść. A sukcesem karty transformacji jest bardzo szerokie spektrum jej sygnatariuszy. W związku z tym zadaliśmy pytanie sami sobie, jak chcemy przekonać własne zespoły do tej aktywności, jak chcemy te procesy monitorować, weryfikować te świadomości i w jak dużym i szerokim zakresie jesteśmy w stanie naszych współpracowników i nasze zespoły zaangażować w ten proces. W związku z tym bardzo istotny na tym etapie wdrażania jest zarówno proces komunikacji, docierania z pełnym jak gdyby szerokim zakresem i
precyzyjnym wskazaniem, dlaczego, po co i jak bardzo jest to dla nas istotne i jak każdy z poszczególnych elementów tej układanki, czyli nasz współpracownik, my sami, jesteśmy kluczowi w realizacji tego planu. Natomiast, żeby udało nam się to osiągnąć i było to w jakikolwiek sposób mierzalne, no musimy sami sobie szczere pytanie zadać, czy ten etap, ta wiedza i ta świadomość jest już możliwa, co musimy poprawić. Oczywiście kwestią istotną jest w tej odpowiedzialności, że założeniem absolutnie podstawowym jest to, żeby naszych kolegów, koleżanki wciągnąć w taką realną pracę i w proces przygotowania informacji, czy te zakresy, które chcemy osiągać. W związku z tym pojawiły się tutaj zagadnienia związane z ankietami, z weryfikacją, z takimi podsumowaniami kwartalnymi, miesięcznymi, w zależności od tego, o których sygnatariuszach mówimy, ten czasookres, ten interwał kontrolny dla samych siebie, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy i w którym obszarze warto te procesy jeszcze gdzieś tam rzeczywiście wzmacniać, więc te założenia się pojawiają. Natomiast i z taką dla nas takim terminem, gradacją czasową będzie właśnie to komunikowanie strategii w pełnym wydaniu, z pełną ze świadomością, że stworzyliśmy to razem. Także mamy absolutnie świadomość i dlatego też tak bardzo wysoko znalazła się ta pozycja związana z odpowiedzialnością, z komunikacją i z włączeniem pracowników zespołów w tworzenie tej wspólnej strategii. Dziękujemy bardzo. Odnośnie odpowiedzialności, może jeszcze jedna taka informacja z mojej strony odnośnie samej tego budowania odpowiedzialności, że tam założyliśmy jedną rzecz, że najpierw komunikujemy całą strategię wewnętrznie, prawda, potwierdzamy ją. Tak, oczywiście, żeby raz nie popełnić błędu na zasadzie braku czytelności i przekazu, bo wtedy może się okazać, że moment, kiedy zaczniemy publikować, wychodzi z czymś na zewnątrz, okaże się, że wewnątrz własnej struktury organizacyjnej jesteśmy niezrozumiali, nieczytelni, tacy mocno rozwodnieni, a tego chcielibyśmy absolutnie uniknąć, bo efekt finalny będzie niewielki. Super, czyli po potwierdzeniu wewnętrznym robimy komunikację zewnętrzną i rzeczywiście ambitnie do końca przyszłego roku takie strategie chcielibyśmy mieć. No i panowie, może was zaproszę już we dwoje, żebyście powiedzieli o tym śladzie węglowym, czyli najbardziej takiej merytorycznej chyba części tego, co robiliśmy. Dziękuję. Drodzy Państwo, jako sygnatariusze Karty Zielonej Transformacji reprezentujemy bardzo, bardzo różne firmy, organizacje robiące różne rzeczy na co dzień. Natomiast naszą wspólną ambicją było opracować nie tylko same założenia i cele dla naszych organizacji bezpośrednio, ale coś, co będzie każdemu z Państwa, niezależnie od tego, dla jakiej firmy, dla jakiej organizacji pracuje na co dzień, czy jest to producent, czy jest to firma świadcząca usługi, czy jest to może samorząd, czy jednostka samorządu terytorialnego, żeby każdy z Państwa mógł się posługiwać tym, co tutaj w ramach KZT stworzyliśmy, jako narzędziem, takim drogowskazem, który pomaga przeprowadzić każdą organizację przez zieloną transformację. No i doświadczenie życiowe podpowiada, że żeby coś poprawić, żeby coś zmienić i ulepszyć, trzeba to najpierw zmierzyć, żeby móc sprawdzać na bieżąco, czy zmieniamy w dobrym kierunku, czyli czy poprawiamy. Dlatego ślad węglowy. Naszą ambicją jest, żebyśmy na koniec tego pierwszego okresu planistycznego, każdy z nas i każdy, kto dojdzie do karty, będzie korzystał z tego narzędzia, żeby miał 100% zrozumienia na temat śladu węglowego, który generuje jego działalność, jego organizacja. Zarówno łącznie, jako łączny ślad węglowy całej organizacji, ale także w przeliczeniu na produkty, usługi, procesy czy etapy funkcjonowania, po to, żeby wiedzieć i żeby móc ostatecznie przekazać taką informację, która będzie służyła do podejmowania decyzji przez naszych odbiorców. No i jak to mierzyć? Oczywiście mierzenie śladu węglowego jest zarówno bardzo trudne, jak i trywialnie proste, zależy jak do tego podejdziemy i w jakiej jesteśmy sytuacji, ale to da się zrobić. Są do tego narzędzia, natomiast trzeba zacząć od ustalenia okresu i tutaj sobie przyjęliśmy też już w oparciu o doświadczenie praktyczne, że takim minimalnym zakresem jest ta część łańcucha dostaw
na którą mamy wpływ, czyli na przykład nasza produkcja, nasze usługi, świadczenie naszych usług i etap do przodu, czyli do następnego odbiorcy. To jest taki minimalny zakres, na który mamy wpływ, bo nie zawsze będziemy mieli dane łatwo dostępne, czy nie od razu będziemy mieli dane dotyczące śladu generowanego gdzieś w górze łańcucha dostaw, na przykład dla jakichś komponentów sprowadzanych z dalekiej Azji. Dlatego zacznijmy od tego, co jest osiągalne, co jest w naszym zakresie. Sprecyzujmy, na którym etapie łańcucha liczymy te dane i dlaczego, dla których produktów, których usług, których procesów, których obszarów, być może których zakładów chcemy je mierzyć i jak je mierzyć, bo to też może być, to się może różnić. Jak już wiemy, co chcemy mierzyć i gdzie, no to wybierzmy jak, czyli odpowiednią metodę dla danej aktywności i narzędzie pomiarowe, bo czasami tym narzędziem pomiarowym będzie taki umowny Excel i rzeczywiście wiele rzeczy da się w Excelu policzyć, ale przy na przykład skomplikowanej działalności, czy bardziej złożonej działalności dystrybucyjnej Excel już będzie trudny w użyciu i warto podeprzeć się profesjonalnym, dedykowanym do tego kalkulatorem emisji. Jak już będziemy wiedzieli co, jak i czym mierzyć, no to następny etap zasilenie systemu, czyli wracamy do naszych organizacji i sprawdzamy, szukamy, uczymy się skąd te dane pozyskiwać i tutaj warto pamiętać o zasadzie zawsze sprawdzającej się i szalenie ważnej przy pracy z danymi, czyli CISO. Tak jakie dane włożymy do systemu, takie wyniki z niego wyciągniemy, dlatego warto dbać o to, żeby dobrych danych, rzetelnych danych używać po to, żeby wyniki analizy były sensowne i użyteczne dla nas biznesowo. Jak już się tego nauczymy, to zachęcamy, ponieważ kalkulacje można robić samemu, można to zlecić zewnętrznej firmie, czy zewnętrznemu narzędziu, natomiast możliwości jest wiele, ale zachęcamy, żeby w języku brzydkim biznesowym zwalidować wyniki tego procesu, a chodzi o to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście rzetelnie te dane liczymy, czy nie popełniliśmy jakiegoś trywialnego błędu. Można to zrobić na wiele prostych sposobów, przeprowadzić te analizy równolegle, czy poprosić kogoś o zdublowanie tej pracy, albo po prostu poprosić na przykład Fundację Carbon Footprint Foundation lub inny podmiot audytujący, brzydkie słowo, ale tak, żeby sprawdzić, że to, co robimy, rzeczywiście daje wiarygodne wyniki. Jak już mamy te wiarygodne wyniki i wiemy, jak je generować, to idziemy dalej. Następnie, dzień dobry Państwu, następnie musimy podjąć decyzję biznesową, tak naprawdę, które dane od samego początku jesteśmy w stanie zbierać i mierzyć. Trzeba ułożyć sobie plan dojścia do pełnej jakby mierzalności i pełnego sprawdzania śladu węglowego i to jest jakby następna decyzja, którą zakładamy, że w przyszłym roku podejmiemy. A następnie musimy doprowadzić do procesów, które do pewnego poziomu standaryzacji i automatyzacji zbierania tych danych, ponieważ no to nie może być tak, że po każdym okresie rozliczeniowym będziemy musieli poświęcać wiele zasobów do tego, aby te dane wstecznie liczyć. One muszą się zbierać nam na bieżąco. To musi być proces automatyczny i dość prosty, ale zobowiązujemy się też do tego, że na samym końcu poddamy nasze dane zewnętrznemu weryfikacji, certyfikacji i dopiero tak potwierdzone wyniki również zobowiązujemy się do tego, że będziemy komunikowali je i będziemy dzielili się tymi wynikami na zewnątrz. Także to jest to, do czego dzisiaj postanowiliśmy się zobowiązać, jeżeli chodzi o mierzenie śladu węglowego. Super, dziękujemy. Szanowni Państwo, zobaczcie, że jeszcze kilka punktów z samej karty jest nieuzupełnionych. Tak jak mówiliśmy, w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach będziemy z resztą członków inicjatorów pracować nad takim planem nie tylko do końca 2022 roku, ale nawet nad takim makroplanem do końca 2030 roku. No i oczywiście będziemy na bieżąco informować, aktualizować odnośnie postępów tych prac.
Myślę, że dziękujemy bardzo, chyba że ktoś jeszcze chciałby coś dodać. Ja jeszcze powiem, że to są za tymi zielonymi napisami na tej tablicy będą stały konkretne liczby, konkretne procenty i też jakby konkretny pieniądz, który zostanie na przykład niewydany źle. Więc tutaj rzeczywiście przed każdą firmą bardzo duży obszar do realizacji i takiego no, intelektualnego pierwsze pochylenia się nad procesami, które no, najprościej wychodząc od produkcji zmierzyć, ale też musimy pochylić się nad procesami biznesowymi, administracyjnymi, które dla nas no, nastęczają kłopotów, prawda, do mierzenia, ale musimy się z tym wszystkim zmierzyć. A problemem, może nie problemem, natomiast takim elementem do realizacji jest to, że rzeczywiście sygnatariusze reprezentują bardzo różne branże, bardzo różne firmy, bardzo różne struktury organizacyjne. W związku z tym rzeczywiście będzie to bardzo dużym wyzwaniem, żeby tą tabelę wypełnić i żeby ona była wiarygodna i miarodajna i realna do wdrożenia u każdego z nas. I uniwersalna, prawda? Absolutnie uniwersalna, żeby taki trochę papier lakmusowy do tego, żeby można było na zasadzie podaj dalej, wykorzystaj i zweryfikuj, zobacz gdzie jesteś i co masz jeszcze do poprawy. Tak jest, więc kochani, no, kolejne tygodnie, kolejne miesiące takie myślę bardzo intensywne pod kątem tworzenia planu do końca 2030 roku, no ale chyba dzisiaj w tym gronie plus Adam Zyskański, który z nami też pracował wcześniej, no chyba wszyscy się zgodziliśmy, że trzeba to zrobić, warto to zrobić i na pewno będziemy wracać z informacjami, jak ta strategia będzie wyglądać.